Dobry wieczór. Cóż mogę powiedzieć? Moje pierwsze zwycięstwo jako pierwszy trener w Ekstraklasie. Gratulacje dla naszych zawodników, naprawdę. Może nie był to super defensywny mecz w naszym wykonaniu, do czego dążymy, ale ostatnia kwarta pokazała, że możemy zatrzymać przeciwnika i oprócz tylko kilku wariackich akcji w końcówce, naprawdę obrona dobrze wyglądała w czwartej kwarcie. Z atakiem ja się w ogóle nie martwię o nasz atak. Mamy dobrych zawodników, którzy potrafią grać ze sobą, dzielić się piłką i dzisiaj kolejni inni zawodnicy byli ważnym ogniwem. Cóż więcej, no, dzisiaj wygraliśmy, jedna jaskółka wiosny nie czyni, za 7 dni następny mecz i szykujemy się na Legię Warszawa bez hura optymizmu. Atmosfera pracy musi dalej być w Krośnie i na tym się skupiamy z zawodnikami. Dziękuję bardzo. Grzegorzu, możemy prosić o komentarz? Dobry wieczór. Przede wszystkim to, co trener powiedział, to jest podstawa. Druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to ograniczenie Artisa. Dominik Artis rzucił 6 punktów tylko, więc to było jedno z naszych zadań. Przegraliśmy deskę, ale dzisiaj to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo wygraliśmy mecz. To jest nasza bolączka praktycznie w każdym meczu. Aczkolwiek dzisiaj no, na szczęście to nie miało aż tak dużego znaczenia. Zrobiliśmy też 18 asyst, co też jest dosyć dobrym wynikiem jak na nasz zespół, więc tylko się cieszyć, że wygraliśmy na tak gorącym terenie w Słupsku. Nie gra się tutaj łatwo. Gram tu czwarty rok i bardzo ciężko jest tu zawsze wygrać, więc podwójnie cieszy to zwycięstwo. No i co? Szykujemy się na Legię. Za tydzień Legię mamy u siebie, więc chcemy skończyć nowy rok dwoma zwycięstwami i mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Trenerze, co mieliście zrobić przed tym meczem? Na pewno zatrzymać Artisa, co wam się udało, co jeszcze? Na pewno mieliśmy zmniejszyć ich skuteczność z pomalowanego. Tak? Nie chcieliśmy, żeby ani Artis, ani Brandon, ani Watts karali nas z wejść pod kosz albo gry tyłem do kosza. To się nam, można powiedzieć, dobrze udało, bo ani Watts, ani Wall też czasami tyłem do kosza nie udało mi się zdobyć za dużo punktów. I gra bazowała na obwodzie. My chcieliśmy, żeby gra bazowała na obwodzie, jak najdalej od naszej trumny, bo mamy niestety tylko dwóch wysokich graczy, tak naprawdę jednego, Peter Alexis. Javon Pinkston jest tak naprawdę oszukanym centrem, więc to był nasz cel. Drugim naszym celem było na pewno jak najmniejsza ilość piłek oddanych, czyli strat. Rewelacyjna sytuacja, 5 strat dzisiaj tylko. Najmniej w tym sezonie, prawdopodobnie ja nie byłem w takim meczu, gdzie było 5 strat na takim gorącej hali, na takim gorącym terenie. To te dwie rzeczy dały nam pewność siebie. No i tak jak mówię, zawodnicy od momentu, kiedy ja przejąłem zespół, ja im cały czas próbuję przypominać, że my nigdy nie będziemy przestawać. Czy będzie dobrze, czy będzie źle na meczu, nie będziemy przestawać, będziemy dalej chcieli grać swoją koszykówkę. Dzisiaj nam się udało, grały dwie równorzędne drużyny, my się cieszymy. Czarni oczywiście troszkę mniej, ale życzę powodzenia. I co mogę dalej powiedzieć? Praca i praca.